Nie, baterie i tak dalej, no to mam zapas mocy. I można co? Właśnie, i chcę zrobić nagranie, podczas kiedy jesteśmy na 1200. Ile już giga jest nagrane? Myślę, że około 40. O, to sporo. Sporo, wiem. A jak ty to umieszczasz? Masz no limit? Tak, póki co tak. No dobra, ale ja mam konto Gmaila. No to mam 15 giga, tak? Czy ile mam tam? 20? Nie pamiętam. Aha. Na zdjęcia, na pocztę, na... No masz limit. No, no mam jakiś tam limit. Jest to dla mnie... Gdybym sobie umieszczał w nieskończoność. W zakresie mojego konta gmailowego, filmy na YouTubie, to one nie wyszarpują mi limitu? Nie, to jest zupełnie odrębna usługa, inna przestrzeń i tak dalej. Bo do tego dysku sobie jak zapłacisz, no to możesz dokupić tej przestrzeni i tak dalej. Natomiast to nie jest, tak powiem... No ale to samo konto administruje, prawda? Taksowane. To jest zupełnie inna usługa. Usługa. I nie wlicza się w... Tak, w limit dyskowy. A jakie są limity na YouTubie? Co możesz umieszczać i... Wiesz co, tam wchodzi w grę polityka. Jakieś nie tam można umieszczać polityki, tak? Poprawność, znaczy można, natomiast to ci nadaje jakieś tam ograniczenia. No dobra, pod kątem możliwości zarobkowania. Filmu, jakość tego filmu ma wpływ, co umieszczasz? Dokończymy nagranie i aha, wtedy ci wszystko opowiem, bo dobra. Na nagraniu to będzie content, który wiesz, nie ciekawy. Więc wrażenia z trasy musimy nagrać i no dobrze. Przywitamy się z przyjacielami na trasie. Hej! Możecie nawet kogo pozdrowić, jak macie ochotę. Z mojego kanału. Nie mają, dobra. No w takim razie ten facet, którego spotkaliśmy i pozdrowił szybkie podróże, to powiem jak gwiazdka z nieba. No to był facet, który szedł z Rzeszowa. Czyli bardzo niszowy. Tak, ale tak powiem, znał szybkie podróże, a szybkie podróże to tak, jest... Ale większość ludzi, którzy tu przychodzą... Kojarzysz w ogóle? Przyjechali raz... Nie, ja nie. Przyjechali po prostu sobie w Bieszczady, nie wiem, na jeden dzień. Dla ludzi, którzy chodzą po górach, są wtajemniczeni, to jest tak jakbym cię zapytał, czy kojarzysz Volkswagen, taką markę, zapytałbym cię, co robi Volkswagen, a ty byś powiedział, nie wiem. Nie chcę skłamać, ale nie wiem. Dobra, kończymy, zwalniamy czas antenowy i Jacek wchodzi do gry.